Państwa kolejny odcinek cykielu interaktywnego odpowiedzi na pytania, którymi tu Państwo łaskawie mnie zasypujecie. No i od razu przechodzę do rzeczy. Pan Marek Zięba pyta: szanowny panie redaktorze, co dokładnie USA daje Izrael, że ma specjalny status państwa frontowego? Czy Polska poprzez zakupy różnych systemów obronnych, samolotów F-35, lokalizację większego kontyngentu wojsk USA itp. w jakiejś części już teraz uzyskuje podobny status? A jeśli nie uzyskuje, to czy w świetle wydarzeń ostatniej wizyty pana prezydenta Dudy w USA jest szansa na podobny status w przyszłości? No, moim zdaniem Izrael Stanom Zjednoczonym niczego nie daje. To, że Stany Zjednoczone traktują Izrael specjalnie i że polityka Stanów Zjednoczonych, jednym z kanonów polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych jest obrona Izraela, to nie dlatego, że Izrael coś Stanom Zjednoczonym daje, bo to jest bardzo kłopotliwy taki podarunek, tylko że dlatego, że lobby żydowskie w Stanach Zjednoczonych jest bardzo wpływowe. No i większość polityków amerykańskich się tego lobby obawia i w związku z tym, bez względu na to, kto Stanami Zjednoczonymi rządzi, ten punkt w postaci obrony Izraela jest punktem stałym. Więc Izrael nic takiego nie daje, natomiast to, że Polska nie jest tak traktowana, to nie, znaczy, że Polska mogłaby być traktowana w ten sposób, to nie dlatego, że zakupy by robiła, tylko dlatego, że Polska podjęła się niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta na wschodnią Europę. I uważam, że w związku z tym powinna być wynagradzana, tak jak to się dzieje w przypadku Izraela, właśnie, który też jest uważany za państwo frontowe. Izrael od rządu amerykańskiego, nie licząc tam innych donatorów, dostaje, jeśli dobrze pamiętam, 4 miliardy dolarów rocznie. Więc gdyby Polska też taką sumę rocznie dostawała od Stanów Zjednoczonych, no to byśmy mieli trochę lepsze samopoczucie, jeśli chodzi o potencjał militarny. To, że zakupujemy amerykański sprzęt i tak dalej, no to dobrze, moglibyśmy wtedy zakupywać ten sprzęt, ale za amerykańskie pieniądze, a nie za własne, i to jest właśnie ta zmiana statusu. No, pan prezydent Duda bardzo nieśmiały jest i w rozmowach z panem prezydentem Trumpem chyba tak sprawy nie stawia, licząc na to, że Stany Zjednoczone poprą jego kandydaturę w jakiś tam dyskretny czy mniej dyskretny sposób w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Oczywiście polski interes państwowy z tego powodu niewiele zyskuje, no ale to już taki los wypadł nam. Proszę państwa, pan Grzegorz Grek. Dzień dobry. Czy obserwując zmasowane ostatnio parady równości, czy jak tam oni to zwą, zgodziłby się pan ze stwierdzeniem, że obecny brukselski Związek Radziecki też ma swoich seksotów, ale takich, którzy otwarcie paradują i bliżsi są potocznym skojarzeniom z tym słowem? Czy historia powtarza się jako farsa? No, powtarza się jako farsa. Ja nie sądzę, żeby ci uczestnicy parad równości rzeczywiście byli seksotami w tym znaczeniu, jak pan ich tu określa. Być może, że tam zboczeńców jest pewien odsetek, ale nie sądzę, żeby ich było aż tak wielu. Reszta to są ludzie wynajmowani na te demonstracje. Przypominam, że stary żydowski grandziarz finansowy wyłożył na takie właśnie przedsięwzięcia nie tak dawno 18 miliardów dolarów. No i tutaj myślę, że Fundacja Batorego w Polsce się zajmuje rozprowadzaniem tych pieniędzy. No i w ogóle takie środowiska ludzi przyzwoitych, co to rozpoznawają się po zapachu. A amatorów łatwego zarobku wcale nie jest tak mało, w związku z tym parady równości przewalają się przez wszystkie miasta, ostatnio w Białymstoku, a zapowiadana jest już następna w Płocku, także nie będziemy się nudzić.
Te parady są moim zdaniem elementem rewolucji komunistycznej, dlatego że promotorzy rewolucji komunistycznej używają tych, jak to pan nazywa, seksotów w charakterze mięsa armatniego. W gruncie rzeczy chyba nimi pogardzają głęboko, bo trudno im by inaczej. No ale na razie są użyteczni, w związku z tym ich tutaj dopieszczają, bo celem rewolucji komunistycznej jest destrukcja organicznych więzi społecznych. I seksoty bardzo dobrze się do tego nadają. W związku z tym na tym etapie jeszcze są hołubione i finansowane i tak dalej, bo tak naprawdę to nie bardzo wiadomo, o co oni walczą, bo twierdzą, że walczą z dyskryminacją, ale żadnej dyskryminacji tutaj nie ma. Pan Robert Biedroń jest świetną ilustracją tego, że o żadnej dyskryminacji mówić tu nie można. No więc chodzi o coś innego. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to albo o pieniądze, albo o wadze. No i właśnie z tym mamy do czynienia, bo rewolucja komunistyczna to jest rewolucja w sferze władzy. Pan Paweł Brożyna. Dzień dobry, panie Stanisławie. Jaka jest pana opinia na temat Bogusława Wołoszańskiego? Ja nie mam jakiejś szczególnej opinii na temat Bogusława Wołoszańskiego. Pan Wołoszański zajmuje się nakręceniem takich filmów historycznych. Niektóre oglądałem, wydają mi się ciekawe. Pan Wołoszański tam wypełnia pewną lukę taką, jaka różne rozmaite białe plamy, albo nawet tam przypomina o różnych wydarzeniach, o których inaczej nikt by nie pamiętał. No i tyle. Więcej nic na jego temat nie mam do powiedzenia. Jeśli dobrze pamiętam, był podejrzewany o to, że go Służba Bezpieczeństwa zarejestrowała w charakterze tajnego współpracownika, czy nawet kadrowego oficera z MSW. Myślę, że to by było ciekawe wyjaśnienie, bo pan redaktor Wołoszański jeszcze za komuny tą działalnością się zajmował, więc rozumiem, że gdyby te pogłoski były prawdziwe, to znaczy, że partia go rzuciła na ten odcinek, żeby odpowiednio to naświetlał. Pan Michał Pieszkun. Dzień dobry, panie Stanisławie. Z wielu książek, które pan napisał, jaką poleca pan najbardziej lub jeśli poleca pan wszystkie, to od której zacząć? Ponad jeśli miałby pan polecić trzy książki dotyczące historii Polski do roku 1795, to jakie by to były? No z tym ostatnim pytaniem to mam trudności, bo mówię, nie jestem zawodowym historykiem, więc nie bardzo sobie przypominam, jaką książkę. Myślę, że przypomina mi się historia Polski Michała Bobrzyńskiego, który tam miał związek z tak zwanymi stańczykami krakowskimi i tam odpowiednio te historie Polski interpretował. Wydaje mi się, że warto po tę pozycję sięgnąć, ale nic innego panu nie polecę, bo tej literatury aż tak dobrze nie znam. Jeśli chodzi o moje książki, no to poleciłbym jedną książkę, mianowicie Dobry, zły liberalizm, bo to była książka specjalnie napisana, podczas kiedy inne to są wybory moich publikacji, które wcześniej się tam gdzieś ukazywały, a opublikowałem te wybory pod pewnym kątem tematycznym, na przykład książka Protektor tradycyjny dotyczy ilustracji, książka Teoria spiskowa dotyczy właśnie takich ilustracji tego, jak tu życiem publicznym rządzą rozmaite spiski. Z kolei Herrenvolk po żydowsku to jest książka o tym, jak mentalnie żydowscy szowiniści podbijają świat nieżydowski i tak dalej, i tak dalej. Więc proponowałbym zacząć od książki Dobry, zły liberalizm, dlatego że ona jest jak gdyby wprowadzeniem do tego, co mam do powiedzenia współczesnemu czytelnikowi. No i jest ta książka dosyć dobrze oceniana przez czytelników, że jest w bardzo przystępnej formie. Czasami trudne sprawy omawia, więc dlatego bym ją polecił. Pan Andrzej Francesco Agria. Szanowny panie Stanisławie, wielokrotnie mówił pan o starych kiejkutach,
którzy ręcznie sterują państwem poprzez służby. No stare kiejkoty to są właśnie służby. Czy to nie od porozumienia z nimi lub też ograniczenia ich wpływów należałoby zacząć jakiekolwiek aspiracje do suwerennej polityki zagranicznej, a nawet wewnętrznej? Jak tu podejmować jakiekolwiek skuteczne działania bez faktycznej kontroli nad swoim terytorium? I drugie pytanie, jak pan ocenia inwestycję biznesową w postaci zakładu o to, czy Polska przystanie na roszczenia żydowskie do roku po najbliższych wyborach parlamentarnych? Dziękuję i pozdrawiam. No, ja nie jestem hazardzistą, ale wydaje mi się, że tu można z dosyć dużym stopniem prawdopodobieństwa postawić na to, że zacznie te roszczenia realizować, bo presja amerykańska, no i żydowska też będzie duża. Natomiast stare kiejkuty, no to jest, moim zdaniem, to jest największy nasz problem polityczny, bo ja w ogóle muszę się przyznać, że nie bardzo wierzę w autentyczność demokracji politycznej, zwłaszcza teraz, w epoce totalnej inwigilacji. No jak tu wierzyć w autentyczność demokracji, że to z jednej strony obywatele są prześwietlani na wylot właśnie przez tajne służby, a z drugiej strony ulica niby rządzi, no to się nie trzyma kupy. Ja uważam, że naszym problemem nie jest to, że stare kiejkuty tutaj kręcą polityczną sceną, tylko to, że stare kiejkuty, w odróżnieniu od służb tajnych państw poważnych, wysługują się innym państwom, do których się przewerbowały w drugiej połowie lat 80. i na początku lat 90. No i te zależności się reprodukują w kolejnych pokoleniach ubeckich dynastii. Ja kiedyś mówiłem, co ja właśnie nie mamy wielkiej swobody manewru, bo albo ich pozabijać, albo ich przekonać. No ale to oni mogą nas pozabijać, bo oni mają broń. Czy można ich przekonać? No trzeba próbować. Trzeba próbować. Przykład węgierski pokazuje, że jest to możliwe, więc może warto spróbować i u nas. Pani Margareta Szopa. Szanowny, wspaniały panie Stanisławie, no dziękuję bardzo, taki komplement ze strony pani Margarety. Proszę w miarę możliwości o odpowiedź na pytanie, co sądzi pan o twórczości Melchiora Wańkowicza oraz o opisanie tej postaci. Z życzeniami zdrówka. Ja byłem bardzo entuzjastycznym czytelnikiem Melchiora Wańkowicza. Myślę, że znakomitą większość jego książek przeczytałem. Zwłaszcza takie reportaże z Ameryki, no i wspaniała książka, właściwie książeczka, bo to nie jest duża, ale Szczenięce lata, kiedy on wspomina okres taki właśnie młodzieńczy w majątku Kałużycy jeszcze przed I wojną światową. No rzeczywiście ciekawy obraz się z tego wyłania. No i reportaże ze Stanów Zjednoczonych pod tytułem Królik i oceany, bo takie teoretyzowanie na temat reportażu i tak dalej, Karafka La Fontaine'a, to jak ktoś jest profesjonalnie zainteresowany takimi rzeczami, to oczywiście może sobie to czytać. Natomiast takie reportaże jak na przykład Hubalczycy, czy Czerwień i Amarant. Czerwień i Amarant to jest o rewolucji bolszewickiej. Znaczy, i Hubalczycy to jest właśnie o majorze Hubalu. Taka bardzo wzruszająca książeczka, także lubię Melchiora Wańkowicza, chociaż niektórzy, tak na przykład Stanisław Cat-Mackiewicz, uważają go, protekcjonalnie go traktują jako Mela Wańkowicza i gawędziarza i tak dalej. Niewątpliwie nie był on takim ostrym publicystą jak Stanisław Cat czy Józef Mackiewicz, no ale to nie wszyscy muszą być właśnie tacy. Melchior Wańkowicz jest bardzo lubianym autorem wśród tak zwanej szerokiej opinii publicznej. Myślę, że Sienkiewicz też był krytykowany m.in. przez profesora Górkę, takiego historyka, że on jest tam niezgodny z jakimiś historycznymi faktami. No ale ktoś wreszcie profesora Górkę utemperował takim artykułem polemicznym Górka historii i Giewont talentu, więc niewątpliwie Melchior Wańkowicz miał bardzo, no taka książka Monte Cassino, bardzo ciekawa.
jego reportaże właśnie spod Monte Cassino. Melchior Wańkowicz miał bardzo wielki dar narracyjny i myślę, że dzisiaj reportaż zanika jako gatunek taki paraliteracki czy literacki, więc bardzo dobrze, jak ktoś się zapozna z twórczością Melchiora Wańkowicza, bo no to on chyba był jednym z ostatnich, którzy potrafili w ten sposób pisać. Proszę Państwa, doszliśmy do końca pytań, także bardzo Państwu dziękuję za to, że mnie tymi pytaniami łaskawie obsypujecie, no a ja wedle swoich możliwości staram się na nie Państwu odpowiadać. Dziękuję bardzo.